Rok temu w Parku Konstytucji 3 Maja mieliśmy okazję oglądać inscenizację prezentującą historyczne wydarzenie z 1919 roku. Przyjazd marszałka Józefa Piłsudskiego do Suwałk. Happening teatralny pod hasłem Kartka z historii Suwałk zorganizował Suwalski Ośrodek Kultury, a aktorami w tym przedsięwzięciu byli mieszkańcy miasta. W tym roku zobaczymy kolejną kartkę z historii. Już 1 września w Parku Konstytucji obejrzymy inscenizację opowiadającą o mieście w latach 1939-1945 i o niemieckiej okupacji Suwałk. Wydarzenie będzie jednym z najważniejszych elementów obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Początek inscenizacji zaplanowano na godzinę 17. W wydarzeniu udział wezmą m.in. członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznych Garnizon Suwałki, a także Konna Grupa Rekonstrukcji Historycznych Kresy z Białegostoku i Stowarzyszenie Historyczno-Edukacyjne imienia 7. Pułku Lansierów Nadwiślańskich z Halinowa.